pewnymi względami przypominają Romów, to znaczy jeśli chodzi o styl życia przede wszystkim, natomiast etnicznie nie mają nic wspólnego z Romami, ale właśnie styl życia mają zbliżony i trudno nawet mówić o nich w kategoriach obywatelstwa irlandzkiego, dlatego że oni nie uznają w ogóle takich pojęć jak obywatelstwo. Dopiero od niedawna prowadzi się badania nad tym językiem i próbuje się w jakikolwiek sposób, nagrania są od niedawna dopiero dostępne tego języka. Można na YouTube też, ja chciałem Państwu szczerze mówiąc jeszcze też pokazać i dać do posłuchania próbki tego języka też, pokazać na ile on jest podobny między innymi właśnie do irlandzkiego czy do angielskiego. Sami użytkownicy tego języka twierdzą, że on się wywodzi z czasów jeszcze przedchrześcijańskich, że ma wiele wspólnego ze staroirlandzkim. No jest to dosyć trudne do zweryfikowania. Nie ma zapisów tego języka w ogóle. Czyli ja dalej ci to jest quasi nomadyczne. Tak, tak. To są w jakimś tam sensie nomadowie. Oni żyją głównie w wozach, przemieszczają się cały czas, nie mają stałych adresów w Irlandii. Tak. Dziękujemy bardzo. Mamy kolejne pytanie. Prosimy bardzo. Odniosłem wrażenie, tak mi się wydaje przynajmniej, że są tu dwa stanowiska. Jedni uważają, że Śląski umierał, a inni uważają, pokazując zresztą, że żyje, bo na przykład na ziemi rybnickiej się to dobrze rozwija. I w związku z tym mam takie pytanie, a potem ewentualnie propozycje. Czy mamy jakieś informacje na temat tego, jak to wygląda w grupach językowych? Przepraszam, jak to wygląda w grupach wiekowych? O to chciałem zapytać. Czy my robiliśmy jakieś tego rodzaju badania? Co tydzień czytam różne ciekawe rzeczy, które robią na Uniwersytecie Śląskim zespół pana profesora Szczepańskiego, ale na ten temat nic nigdy nie przeczytałem. I takie mam pytanie do doświadczonych tutaj ludzi, a jeśli na ten temat nic nie wiemy, to mam propozycję do Gintera, żeby do tego programu Karasol wprowadził taką ksywę, którą wymyśliłem i o niej opowiadam, mianowicie, żeby uruchomić program pod tytułem, program pod tytułem Kij Śląski. Jest to ksywa od Kultura i Język Śląski. I coś takiego powinniśmy podjąć, żeby ta dyskusja, która tutaj trwa, zaczęła się porządkować. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Prosimy bardzo. No, ja powiem tak, badań chyba się nie przeprowadza żadnych, ale ja mieszkam w takim... Ja mieszkam w takim mieście, kraj 35%, to jeszcze są Śluzoki. Są enklawy, ale na od takiego do Stasika rodają, a nie mówią. Rzekają, a nie modlą się. Nie? Dodają prawie tak jak w Teksasie panie Marin. Nie? Prawie. Nie tak dokładnie, bo oni tam byli duży. Nie? Jeszcze takie pojęcie jak graczki, z graczków czy do płaczki, czy takie inne ausdruki są normalnie w użytku codziennym. Gdzie biorą, idą do szkoły, to w szkole mówią, nie? Bo telewizja też uczy mówić. Natomiast jak wracają do domu, ku domu, to gadają. A powiem tak, że moje bajkle też gadają, poradzą gadać, poradzą mówić, ale poradzą gadać. No bo w domu ino godumy, a to jest najlepsza nauka. Teraz ci powiem jeszcze, po co jest mieć godka dobrze. To powiem taki przykład, jakże był na Weinreichach, w Niemcach, to tam na polu robiła taką frela ze Bydgoszczy, nie? I tam taki, co ją zaprosił, kuzyn, który z Polski, miał Niemka żona i tam mieszkali, w tym Szyfreshajmie, bo ona padła do tego swojego zbynia zbyniu. A o czym ci Państwo rozmawiają? Nie wiem, po niemiecku to nie jest. My musimy się zdawać sprawa z tego wszystkiego, jak my tutaj są, że jak my poradzimy po śląsku, to co prawda ty ze Sosnowca, bo je blisko, to nos kapnie, o czym mówimy, nie? Ale jak poradzimy ku Warszawie, ku Bydgoszczy, ku Wrocławiu, nie? Tak będziemy chyba ze sobą gadać, to oni nawet nie będą wiedzieć o czym.
Oni tego nie chcą. I to jest nasz zysk. Bo my się możemy pogodać tak, żeby te inksze nie wiedzieli. Część ich po to był na przykład była Greka, nie? Greka znali ino ludzie, którzy uczyni. Łacina znali ci trochę myni uczyni. Nie? A jak zło jest jeden i drugi, to był fest uczony. I między sobą się poradzili pogodać. Ta reszta mieli kaź. A my Ślązoki, my Ślązki. I my go taki, tak wzoce, jak kiedyś była Greka, jak kiedyś była Łacina. I ino wtedy będziemy poradzili po Śląsku gotać. Wyczerpałeś Pani profesor. Nie, nie, ale pytanie wyczerpane. Ja jestem pod dużym wrażeniem właśnie takiej tej gotowości, tej gotowości pielęgnacji Wary Śląskiej. Ja jestem z Opola, jestem germanistką, więc my nasze badania są bardziej ukierunkowane oczywiście pod kątem języka niemieckiego, ale muszę powiedzieć, że jest taka jakaś odmiana u studentów. Nasi studenci, na pewno Wara jest na Opolszczyźnie, Śląska jest trochę inna od niego, bo sama widzę te różnice, ale studenci mówią między sobą właśnie gwarą. I także jak do nas przychodzą poloniści, mówią, no jak to się do w ogóle na tym waszym piętrze rozmawia? Normalnie rozmawiają ze sobą swoją gwarą. Także jest też taki, chyba mnie się wydaje, taki moment, że coraz więcej młodego pokolenia ma tę gotowość i chęć pielęgnacji swojej gwary. I to jest bardzo piękne. Także myślę, że to poza też, poza to województwo, no Opolszczyźnie jest podobnie. Dziękujemy. Tam chyba jest pytanie u pana. Stanisław Nerli, Duś. Ja mam pytanie, może do pana Swartkowskiego, ale do nas wszystkich. Co zrobić, żeby ludzie nie tylko między sobą, ale właśnie na takich konferencjach, żeby nie było gańba, jak się im te światło w oczy poświeci i podać. No, że za rok przychodzą na Polski. Co zrobić, żeby coraz więcej ludzi właśnie chciałbym podać publicznie i tak z tego średniego pokolenia, tego pośredniego właśnie, nie tych, co już się nie boją, ale takich, co już znaczą, a się boją, że podpadną przez to, że chcą podać. Co zrobić, żeby ten link przed tym... Czy ja mogę wam odpowiedzieć? No. Bo 5 miesięcy temu nazad my robili sam taką konferencję, bo to było wydarzenie. Dużo ludzi przyszło, ja sam na binie też występował, starał się po śląsku gadać. Wiecie, są te wielkie ograniczenia społeczne w nas, ale najgorsze z tego wszystkiego to jest to, co mnie potem spotkało. Co wszyscy gadali, że moja gotka była fesz potlawu, ale ona była moja. I że się starał i później na pora miesięcy, że się tak zablokował, ale widzicie, już zaś godą, więc najważniejsze kibicować sobie nawzajem, a nie zniechęcać się do godania. Jeden z organizatorów już, proszę. Ja mam pytanie, jak to zrobić, tylko jak to robić? W jaki sposób w waszej szkole przekonali się młodzież do tego, co robicie? Po pierwsze, co robicie, jak to robicie? Zaraz odpowiadam, dlaczego ja mówię po polsku. Bo mojego śląskiego nic was nie zrozumiał. Bo ja mówię Ślejzyś Deutsch. Więc uszanujcie to też, proszę. Na sali jest jeszcze kilka osób, które z domu mówią po niemiecku. Który też jest śląski. Ja jeszcze dołożę, bo bardzo mam wielką ochotę zadać kolejne pytanie Państwu. Czy Pan sobie wyobraża język śląski na maturze? Co robią? Co robią? Bez mikrofonu. Pierwsze, co robicie? Pierwsza sprawa, co robimy. Faktycznie prowadziliśmy nasze szkoły język śląski, ale nie tylko dzięki karuselowi. Powiem Państwu, że było to bardzo trudne, ponieważ młodzież nie mówi po śląsku. Taka jest prawda. Ja słyszę tutaj, Państwo mówią o tych jakichś lękach i tak dalej, ale ta młodzież najpierw musi umieć po tym śląsku. Oni w domach nie rozmawiają po śląsku. Mało kto rozmawia, taka jest prawda. Więc trzeba ich najpierw tego nauczyć. Pierwsza sprawa, no faktycznie tutaj Karasol nam też pokazuje bardzo dużo rzeczy, z tego względu, że po prostu uczymy ich. Pierwsza sprawa alfabetu, tak, po śląsku, jak się to robi. Druga sprawa teksty, żeby oni po prostu zaczęli cokolwiek mówić, czyli piszą teksty. Zapraszamy ludzi, po prostu Ślązaków, normalnych ludzi, którzy mogą przyjść i z nimi porozmawiać o wszystkim, co jest możliwe.
żeby oni osłuchali się. To jest podstawa. Faktycznie dodatkowo tworzymy tak zwany Teatr Śląski, gdzie co roku uczniowie pod nadzorem pani dr Sztalińskiej w Teatrze Śląskim wystawiają sztuki po śląsku w czasie Dnia Śląskiego. To jest, uważam, że to jest bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ naprawdę duża grupa się w to chce zaangażować. Tym bardziej, że jesteśmy liceum jakby troszeczkę humanistyczno-artystycznym, więc oni chcą. Jak zachęcić ich? Po prostu poprzez te rozmowy właśnie z ludźmi ze Śląska. Nie chodzi tutaj o osoby, które przyjadą nam z Warszawy, z uniwersytetów i tak dalej, tylko o podstawowe no, to jest to. Przyszkodziły osoby ze Śląska, rozmawiały z nimi, żeby uświadomić po śląsku. I wyobrażam sobie też maturę po śląsku. Tak. Oczywiście dlaczego nie, tylko najpierw trzeba prowadzić tam edukację regionalną. To jest wszystko opóźnione u nas. Niestety taka jest prawda, bo dopiero teraz wchodzi coś takiego, że Uniwersytety Śląskie akurat lub inne instytucje chcą prowadzić tak zwaną edukację regionalną dla nauczycieli, żeby oni się najpierw nauczyli. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w czasie tej edukacji regionalnej uczestniczyli nauczyciele, którzy nie są Ślązakami. To jest podstawa, prawda, bo oni muszą czuć ten język, bo no, wszyscy wiemy o tym, że jeżeli ktoś nie jest ze Śląska, to nie nauczy tego śląskiego, no taka jest prawda, prawdziwego śląskiego. Więc może za parę lat, dlaczego nie, fajnie by było. Przepraszam, czy ja mogę coś dodać? Tak. Uczestniczyłam w zajęciach w 10. liceum od samego początku, to znaczy jako wice, jako koordynator. I mogę powiedzieć jedno, że tak jak pan powiedział, nie mówią po śląsku, nie znają śląskiego, ale ich aktywność, zaangażowanie i chęć kompletnie nas zaskoczyła, kompletnie. Bo przede wszystkim była to fajna zabawa, byli nieprawdopodobnie kreatywni i tworzyli tak szybko jakieś tam swoje prace, swoje dzieła, swoje teksty, że warto w to inwestować. I dlatego przy okazji chciałam prosić, jeżeli ktokolwiek z Państwa mógłby się włączyć do współpracy poprzez swoje jakieś teksty, czy nie wiem, malarstwo, sztukę, jakiekolwiek, no, w jakikolwiek sposób możecie Państwo się zaangażować, no to zapraszam. Znaczy my osobiście, ja od razu tutaj mówię akurat, my osobiście jako szkoła chcemy wprowadzić ten język śląski, prawda, żeby to była taka jedna na razie szkoła, która ma coś innego, ciekawego tutaj. Może się to później rozwinie dalej, prawda, ale no, my już działamy, tak? Ale najważniejsze, że młodzież jest chętna. I oni są chętni, to jest prawda. Słuchajcie, roztomili, bo tam bajkle już szwachują pod drzwiami i nie mogą się doczekać, żeby wystąpić tutaj na scenie. Z kuli tego pozwólcie, że jak będziecie mieli jakieś pytania, to goście będą do waszej dyspozycji po spektaklu. A jeszcze kilka słów podsumowania. Pan Dariusz Dyrda już za moment, na co wszyscy czekają, za przysłowiową wisienkę. No tak to głupio wyszło, że jak wygnać, bo bajkle czekają, to ją. No pewno, trudno to coś podsumowywać, ludzie dodali, może to ma innych rzeczach. Ja raczej po raz swoich refleksji. No i Grzybowi też, że Pielączyku. Dawno temu o polskim poecie Kamilu Baczyńskim powiedzieli, że nieszczęśliwa jest na nacja, której tacy poeci muszą zamiast pisać strzelać z karabinów. Licho to nacyj, okej, taki Ginter 40 lat robił na grubie zamiast pisać swoje książki, a ja tak się oczywiście znowu pierwszamy domu. No. Pani profesor mnie zafascynowała jednym. Ludzie się 150 rozmawiają, czy człowiek pochodzi od małpy, czy od potłuczka, a pani profesor się zastanawia, czy Mielamowiok jest mocno-holandii, czy Niemiec. Natomiast pani profesor, mi zaczytało w śląskim sercu i prawie każdemu, jak pani opowiadała, że wujku był pod jakimś zaborem. Nikiej pod żadnym zaborem my nie byli. Pod zaborem była Polska porozbiorowa. My 600 lat wcześniej od Polski odpadli,
I tylko proszę, no przyjrzyjcie, nie wygodajcie nigdy już odważne. Wygodajcie etnolek, wygodajcie język śląski, dialek powiecie, ale nie gwara, bo to gwara nie boli. Tyż to zwoli. Tyż to zwoli. To znaczy nie boli, także proszę nie odbierać, że to jest jakoś może biorąc. Tak, pan profesor mnie zapasynował, chociaż tak się wniosę, no bo to dokończa się w obrazu mnie pracowała. Pan profesor mnie zapasynował, tylko że ja uważam, że my nie do końca jesteśmy porównywalni się na mnie. Bo język Irlandczyków jest blankniejszy niż angielski. Tam się nie da wciepać pojedynczego słowa, pojedynczej frazy. Nasza śląskowodka jest na polsko podano i ona bez to się umie tak bardzo miękko do polskiego podawniać. I ona powiedział tak, co dwa lata z niego 4-5 słów, pojawiają się za to słowa polskie, jedna forma gramatyczna, jeszcze dwa tygodnie temu ja miał czemuś rozumiem, czemuś roz, a teraz bo rozumie się to podobno. I tak coraz bardziej powstaje już potem ino, a nie akcent, bo to akcent jest inna melodyka języka. Także mi się zdobył, że te porównania z Irlandią są nie... Zresztą na tej zasadzie my ze sprawami językowymi też nie, bo język wyspy językowej jest kompletnie inny niż otoczenia, a nasz jest inny trochę inny. A potem cała dyskusja, no na temat dyskusji to ja naprawdę powiedziałem tyle samo, co tu każdy inny, mam swoje przemyślenia. I dada mi na tyle od siebie, że po tej gorce, żeby jej nie przypomnieć. I od tej szwajścia o tym mógł dać go do Śląska. A teraz ze wspominą i to tak jakby przy tym stole to by było lepiej, bo by się czuł jak w szynku, a tak z tym mikrofonem to nie